W naszej miejscowości w Markowicach mieszka Hubert Kostka, mistrz olimpijski, trener, były bramkarz reprezentacji Polski. My jako działacze klubu sportowego LKS postanowiliśmy zrobić turniej jego imieniem. Wiem doskonale, że na pewno nie wszyscy odniosą jakiś duży sukces, ale z takiej grupy, których tutaj dzisiaj widzę, to na pewno jest parę utalentowanych chłopców i jeżeli się skupią na pracy, jeżeli skupią się na treningach, jeżeli będą mieli właściwych trenerów, to jestem przekonany, że są w stanie może zrobić nie taką karierę jak ja, że zostaną olimpijczykami, czy powiedzmy złotymi medalistami olimpijskimi, ale wtedy będziemy mieli dużo piłkarzy. Zresztą ja osobiście uważam, że w Polsce 40-milionowy naród ma tyle talentów, że to jest kwestia tylko, żeby ich wyszukać i dać im szansę grania, prawda? Piłka nożna się nic nie zmieniła. Piłka nożna została taką dyscypliną, jaka była w okresie, kiedy ja grałem, wie pan. Wygrywa drużyna ta, która więcej bramek strzela, przegrywa ta, która więcej bramek dostaje. Także jeżeli chodzi o sposób grania, to moim zdaniem za dużo się nie zmieniło. Przed rozpoczęciem pierwszego turnieju imienia Huberta Kostki zostało dokonane losowanie. 10 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy. W grupie A znalazły się LKS 07 Markowice, Krakowia Kraków, MKS Żory, Odra Wodzisław i Gieksa Katowice. Natomiast w grupie B znalazło się Unia Racibórz, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Odra Opole i Chemik Kędzierzyn. Świetny turniej, świetna organizacja, brawo dla całego klubu, dla wszystkich rodziców, super, naprawdę świetne poczęstunki dla wszystkich, atrakcje dla dzieci, no jesteśmy pod wielkim wrażeniem, naprawdę bardzo miło nam u Państwa jest gościć, no i oby więcej takich turniejów. Jestem zwolennikiem tego typu spotkań, przy okazji pikniku rodzinnego odbywają się mecze piłki nożnej młodych adeptów, bo w tej chwili rozpoczyna się właściwie już taki cykl treningu, cykl spotkań, cykl szkolenia na poziomie 7-8-latków, czego oczywiście, kiedy ja byłem w tym wieku, nie było. Jest to daleka oczywiście jeszcze droga, potrzeba wiele, wiele wytrwałości, wiele cierpliwości, ale to zależy od samego podopiecznego, to zależy nawet od rodzica, który tutaj przecież nawet na tym dzisiejszym turnieju sporo przyjechało ze swoimi pociechami, żeby też byli cierpliwi, żeby w miarę stworzyli tym chłopakowi klimat do tego, że no, w przyszłości z każdym dniem, z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem, żeby nabierać rutyny i awansować do kadry seniorów, zdobywać najwyższe laury, jakim jest Mistrzostwo Kraju czy Puchar Kraju, nie mówiąc, prawda, o europejskich turniejach. Ja tu patrząc na grę dzieci, to bym nie patrzył na wyniki, tylko jaki to był skład. Przecież tu trzy województwa przyjechały. Krakowia, Kraków, Odra Opole, Gieksa Katowice, Górnik Wielki Zabrze, Piast Gliwice, więc zespoły z Ekstraligi. No a wygrała drużyna Żor.